Nareszcie wiosna. Już nie mogłam się jej doczekać. Tej zieleni, wyjazdów, słońca i spacerów. Zapraszam Was w moją podróż. Us where we going, because we going. Yeah, we're going, we're going. Gdzie my jedziemy? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Jedziemy na wycieczkę. Some place we're going. Some place. Tu jedziemy do... Do Szczawnicy jedzie. Tak, no oczywiście. Anton, to ty nie wiesz. No oczywiście, Szczawnica, no. Dobrze. No. Ale będzie fajny dzień, nie? No... I hope. Zatem ruszyliśmy do Szczawnicy. To tylko godzina drogi od Zakopanego. A zmiana miejsca, choćby na jedną noc, to dla mnie bardzo dużo. Dało mi to bardzo wiele radości. Byłam podekscytowana nowym miejscem, a także wspólnie spędzonym czasem. Chcesz? Ty lubisz lody? Tak. Tak? Tak? Ty fancy chyba lody tutaj. Bardzo. No, zobaczymy. Później zobaczymy. Będzie dobrze. To cudowne połączyć się z kimś, kto tak samo jak ja uwielbia podróże, a nowe miejsca, jest ciekawy ludzi, świata, kultur i kocha przyrodę. To jest niesamowite. A przy okazji daje wiele radości. Chcesz ajzba? Nie, ja chcę. Jest. Anton je? Ja nie będę ice bath, bo tu jest, nie ma dobrej wody. No. Happy? Jestem. Szczęśliwy. Pięknie. My gdzie idziemy teraz? Idziemy? Gdzie? Obiad jeść. Obiad jeść. Idziemy obiad. Jestem głodny. Jesteś głodny, tak? Tak. Dobra. Głodny. Bardzo głodny, a to nie jest dobre. To nie jest dobrze. To nie jest jak dobrze. Jak ty jest, oczywiście. Jesteś oczywiście. Anton powiedział, że nie jest dobrze, jak jest głodny. Tak. Wszystko dobrze, ale... To niedobrze, co jest głodny. Jak jest głodny. Jak jest głodny, to nie jest dobrze. Nie jest dobrze, dobra. A to wszystko dobrze, a to niedobrze. Gadamy coś? Co, widział? No. Gdzie jesteśmy? Teraz idziemy gdzie? Bo gdzie my idziemy? Na Bakówkę jedziemy. Do Bakówki. Do Bakówki, no. A tu mamy taki ładny widoczek. Tak, Polanka. Polanka. Mhm. Polanka. Zrobimy zdjęcie. Zrobiliśmy zdjęcie tutaj. No. I idziemy do Bakówki, tak? Idziemy, tak, do Bakówki. Tam krzyje, no na krzyje nie jedziemy, idziemy do Bakówki. Super. Oh, my friend. Dzień dobry. Dzień dobry.
Następnego dnia wypożyczyliśmy rowery, aby ruszyć na Słowację. Ze Szczawnicy prowadzi bardzo dobra droga, po której naprawdę można swobodnie jechać, nawet z dziećmi. Jest dość bezpieczna, a przy okazji można naprawdę chwilę odetchnąć od miasta i zgiełku. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj z rowerku. Jestem właśnie w Pieninach, dokładnie w Szczawnicy. Bardzo fajna, malownicza okolica. Jedziemy sobie na Słowację. Wypożyczyliśmy sobie rowery i jedziemy. Widać, że już ludzie bardzo aktywnie spędzają czas, pływają. Również z flisakami na Dunajcu. Wow, no majówka zapowiada się całkiem nieźle tutaj. Słowian czy idiom? Zdjęcie chcę. Still recording. Move. Polecam również spływ Dunajcem. Dla mnie było to cudowne doświadczenie w tak pięknych okolicznościach przyrody. I oczywiście rafting na pontonie jest wtedy najwięcej frajdy. Lubię wracać do Zakopanego po podróży. A ten wiosenny czas daje mi naprawdę wiele wspaniałych, nowych doświadczeń. Przyszliśmy zaczerpnąć świeżej wody ze źródełka. Wracamy właśnie z nadrzeczki. W górach już taka wczesna wiosna. Już są kwiaty, są krokusy, jest już sporo różnych innych kwiatów, których w ogóle nawet nie znam. Tak, i bardzo głośno śpiewają, więc wiosna jest. Nareszcie.